Witam Was w filmiku, w którym opowiem Wam o czynnikach wpływających na prędkość internetu mobilnego. Pierwszym z nich będzie technologia urządzenia, z którego korzystamy, a w przypadku urządzenia z LTE także jego kategorie. W prawym górnym rogu pojawi się karta z filmem, w którym pokazuje Wam różnicę w prędkościach między różnymi kategoriami internetu LTE, a także prędkości sieci 5G i 3G z omówieniem ich wyników. Drugim czynnikiem jest obciążenie nadajnika, a także dostępu do niego przy tej radiolinii ze względu na za niską prędkość radiolinii względem możliwości wykorzystania pasm dostępnych nadajników. Posłużę się przykładem w mojej miejscowości, gdzie nadajnik z LTE 1800 i LTE 900 MHz, a także pasmami UMTS i 2G, które posiada radiolinię 180 megabitów, która jest niewystarczająca do zasilenia, wracając do obciążenia nadajnika. W przypadku, gdy jest on bardzo przeciążony i nie ma jak dzielić prędkości, może on wywalić użytkowników ze słabym zasięgiem i dużą odległością. W takim przypadku urządzenie wyszukuje zasięg z innego nadajnika, jeżeli taki jest. Następnym czynnikiem jest odległość od nadajnika bądź optyczna jego widoczność. Kolejnym z nich są warunki pogodowe, ukształtowanie terenu i zakłócenia spowodowane wzmacniaczami sieci. Wszystkie te warunki wpływają na parametry takie jak RSRP, RSRQ, SIM. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty stosu urządzenia, napisz na ten odnetamobardziemy.com lub w komentarzu. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!